Dzień dobry, przepraszam za opóźnienie. Problemy techniczne. Zaczekam chwileczkę, aż się ktoś pojawi. Dzisiaj taki dosyć krótki live, bo nie mam za dużo czasu, ale postaram się Wam coś tutaj poopowiadać. Sabinka, cześć. Dajcie znać, czy widać mnie, słychać, czy wszystko jest ok? O, widać. Widać mnie, ale nie wiem, czy słychać. Nie widzę komentarzy. Jeszcze 5 osób. Oliwia, cześć. Cześć, Sabinka, cześć. Cześć, Oliwia. Tak? To super, widać i słychać. Dzięki bardzo. Kasia, dzień dobry. Lidia, jest ok. Super, dziękuję Wam serdecznie. Zanim jeszcze mamy dosyć mało osób, może ja powiem kilka kwestii informacyjnych. Jeśli chodzi o naszą stronę, chciałam poinformować, że działa nam już Payu na szczęście na stronie, także nie tylko jest przelew, jest Payu i zaznaczając opcje płatności Payu, tam są jakieś odroczone płatności, są tam nawet raty, można zapłacić blikiem, także polecam tą formę płatności, już wszystko jest ok, miałyśmy wczoraj problemy techniczne, także cześć Irena, cześć, także już jest wszystko ok. Zasypaliście nas, naprawdę bardzo Wam dziękujemy, zasypaliście nas zamówieniami na e-book, będziemy go dzisiaj rozsyłać. Osoby, którym się nie udało zapłacić przez Payu, tam odrzuciło płatność, to można jeszcze raz zrobić zamówienie, tam to anulować, także nie ma problemu najmniejszego. Pytaliście nas jeszcze, co jest w e-booku. W e-booku jest takie naprawdę sedno wiedzy. To jest i dla osób zaawansowanych, żeby sobie przypomnieć i takie po prostu wszystko w jednym miejscu, jeszcze nasze takie spostrzeżenia, oraz dla nowych osób wszystko w jednym miejscu, tak żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi, żeby wszystko zrozumieć. Postarałyśmy się napisać to w taki sposób, żeby było dla wszystkich zrozumiałe. I tam jest 21 stron. Mamy 30 osób. Witam wszystkich. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że rozpoczęłyśmy wczoraj wyzwanie. Utrzymuj stan życzenia spełnionego przez 21 dni. Także jeszcze można dołączyć. Basi dzisiaj nie ma. Basi dzisiaj nie ma, przepraszam. Bardzo, ale robimy ostatnio wszystko osobno. Mamy tyle pracy, że nie jesteśmy w stanie się zawsze spotkać. Kiedy możemy się spotkać, to wtedy robimy razem, ale dzisiaj nam się niestety nie udało. Mam nadzieję, że odpowiem na Wasze pytania, że będziecie zadowoleni. Możecie pisać, słuchajcie, pytania. A ja może zacznę. Aha, zaczęłam mówić o wyzwaniu, więc w tym wyzwaniu naprawdę Was motywujemy. Wczoraj zaczęłyśmy, można jeszcze dokończyć. Dołączyć przez 21 dni będziemy Was mega, mega motywować. Będą tam nagrania, będą posty motywacyjne, ćwiczenia i tak dalej. Także jeśli ktoś chce jeszcze dołączyć, można zamówić u nas na stronie to wyzwanie. Przejdę może do dzisiejszego tematu i powiem Wam, jest przez postrzeżenia. Dziękuję, Sobinko, serdecznie, dziękuję, bardzo miło. Moje spostrzeżenia na temat właśnie tego, dlaczego jeszcze ktoś może nie mieć swojego pragnienia, mimo że pracuje nad tym, mimo że afirmuje, trzyma dietę mentalną i tak dalej. I to, co ja powiem, to po prostu sobie przeanalizujcie w ten sposób, jakie ja mogę popełniać błędy. Więc tak, podstawowy błąd, jaki zauważam i który mówię też z mojego doświadczenia, który ja popełniałam i który zauważam u Was, u naszych klientów, z którymi rozmawiam, to jest to, że za mało skupiacie się na tym pragnieniu. Czyli za bardzo reagujecie na 3D, patrząc, gdzie to jest, a najmniej skupiacie się na tym, żeby nasycić ten umysł tym pragnieniem, ponieważ to jest najważniejsze. Jeśli ja mam pragnienie, ja muszę mój umysł przekonać, moją podświadomość, ponieważ to ona wszystko rzutuje do mojej rzeczywistości, żeby wyprodukować to, co ja chcę, ja muszę ją nasycić moim pragnieniem, czyli ja muszę jej wmówić, tak delikatnie mówiąc, że ja już to mam. I teraz,
Ja to ostatnio porównywałam do ładowania telefonu. Więc wyładujecie, podłączacie tą ładowarkę i ładujecie ten swój umysł tym pragnieniem. Czyli te afirmacje, to są różne sposoby, tak? To są afirmacje, wizualizacje. To ten stan życzenia spełnionego, czyli możecie sobie wyobrażać, jak ja bym się czuła, mając już to pragnienie i żyć tym efektem końcowym, nie reagować na to 3D. Więc ja ładuję, ale jeśli ja reaguję na 3D, jeśli ja cały czas patrzę, gdzie ja to mam, patrzę na czas, to tak jakbym odłączała cały czas tą ładowarkę, tak? I w tym momencie nie ładuję. Oczywiście to nie jest tak, że ja reagując na 3D robię tak, że znika to moje pragnienie, tak? Nie, 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 ja się nie cofam, tylko po prostu wszystko stoi w miejscu, tak? I żeby teraz dostać to pragnienie, ja muszę mieć cały czas podłączoną tą ładowarkę. Czyli ja żyję tym moim efektem końcowym w 4D, czyli w wyobraźni, i cały czas nasycam ten umysł, cały czas afirmuję, pilnuję diety mentalnej, cały czas jestem w tym stanie życzenia spełnionego, nie obchodzi mnie 3D, obojętnie co się dzieje. Ja wiem, że to nie jest łatwe, zwłaszcza, że są sytuacje, kiedy okoliczności pokazują nam coś zupełnie odwrotnego, tak? Ja wiem, że to nie jest łatwe, tego trzeba się nauczyć. I wiem, że na początku sama miałam z tym ogromny problem. Dopiero kiedy zrozumiałam, jak to wszystko wygląda, jak mi kliknęło po prostu, to dopiero potrafiłam zrozumieć te wszystkie mechanizmy i wiedziałam, jak to się robi. No bardzo dobrze, Gosia, bardzo dobrze, super. Prawda, super. Także trzymać się tego pragnienia. Nie obchodzi mnie to, co pokazuje 3D w tej chwili. 3D, to, co mi pokazuje, to są efekty moich starych myśli. To jest to, co ja kiedyś sobie naładowałam, tą ładowarkę tymi negatywnymi myślami, tak? I teraz muszę się skupić na tym nowym, na tym, co ja chcę. Więc ładuję, ładuję, ładuję cały czas. Ja to mam, ja to mam. Pojawiają mi się te negatywne myśli, które mnie sabotują. Odpycham. Nie, nieprawda, ja to mam. Ja zaprzeczam. Jeśli coś mi się nie podoba, zaprzeczam. Nieprawda, nieprawda, ja to mam i tak dalej. I nie zwracam w ogóle uwagi na 3D. Wiem, że to jest trudne, wiem. To jest codzienna praca. Praca z afirmacjami, praca z wizualizacją codzienna i jest coraz lepiej, mimo że te chochliki tam nas cały czas atakują. A dlaczego? Przecież ty tego nie masz, nigdy tego nie zdobyłaś, a wcześniej się nie udało, tyle już to trwa. Nieważne, odpycham i nie reaguję, tak? Więc właśnie ta pierwsza sprawa, że zbyt mało skupiasz się na tym, żeby powkładać do tej podświadomości, że już to masz. To po pierwsze. Po drugie, co ja doszłam do wniosku, że po prostu za mało afirmowałam. Za mało po prostu. Nie chodzi o to, żeby cały dzień afirmować. Chodzi o to, żeby jednak nasycać te myśli, tak? Chociaż te 3 razy dziennie. Nasycać, czy wizualizować przed snem. Robiłam to niesystematycznie i tak co drugi dzień mi się przypomniał, o, nie afirmowałam, tak, bo coś tam. Nie, to trzeba być zdyscyplinowanym. Kolejna sprawa, jeśli żyjesz w braku. Jeśli żyjesz w braku, powiedzmy, jesteś świeżo po rozstaniu, najpierw uspokój się. Najpierw się uspokój. Ja wiem, że w przypadku właśnie miłości i w przypadku sytuacji, kiedy odeszła nasza ukochana osoba, człowiek jest po prostu zdruzgotany, ale ty w tym momencie musisz się uspokoić, zająć się sobą, popracować nad koncepcją siebie i dopiero zacząć manifestować tą osobę na spokojnie, czyli uspokoić się. I to czasami jest tak, że my tak bardzo... Możesz, jasne, że możesz cały dzień. Słuchajcie, każdy... Sylwia pisze o afirmacjach. Ja nie mówię, że nie, tak? Każdy z nas jest inny. To jest kolejna sprawa, że każdy ma inne sposoby. Każdy... Ja też cały czas chodzę i afirmuję, ale nie w takim sensie. Chodziło mi bardziej o to, nie w takim sensie, że muszę, tak? Że muszę, muszę, muszę. Ja już to robię na autopilocie. Czy jestem w kuchni, czy jadę na zakupy, czy jadę autem, czy jadę na spotkanie z klientem w mojej pracy. Cokolwiek, ja zawsze afirmuję, bo już po prostu mam taki nawyk. Ja już jak automat. Zawsze powtarzam afirmacje i nie dopuszczam tych negatywnych myśli. Także tak, dobrze. Każdy oczywiście inaczej działa. Każdy musi dojść do tego,
co jemu odpowiada i co lubi, tak? Niektórzy lubią to daydreaming, ja też czasami jadę autem i po prostu sobie coś tam wyobrażam, oprócz afirmowania, tak, coś mi się tu łączyło. Jeśli chcesz afirmować cały dzień, oczywiście musisz, tylko nie traktuj tego jako taki przykry obowiązek, o muszę, bo coś się stanie, jeśli nie będę afirmować, to nie dostanę swojego pragnienia, ponieważ to jest tak, że cokolwiek założysz, to tak będzie, bo to jest prawo założenia, tak? I tak działa właśnie prawo. Karolinka pisze, a jeżeli manifestuje SP, to najlepiej w ogóle nie sprawdzać 3D, co tam u niego czasami, jednak ciekawość wygrywa i coś tam w mediach sprawdzam. Okej, wiesz o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie reagować, jeśli widzisz na to, jeśli widzisz coś, co ci się nie podoba. Bo jeśli manifestujesz SP i sprawdzasz, na przykład widzisz, że on gdzieś wyjechał od razu, zastanawiasz się, może z jakąś dziewczyną i tak dalej, no to w tym momencie po prostu reagujesz na 3D. Także to już to zależy. Strasznie mi się to podoba, weszło mi w krew. Tak, super, super. Wszystko działo się po mojej myśli, że spi dosłownie wszystko nagle. Wiecie co, ja potem przeczytam może wasze pytania. Najpierw może skończę. Powiem wam jeszcze kilka punktów, dlaczego ktoś może jeszcze nie mieć swojej manifestacji, mimo że upłynęło dużo czasu. Więc tak, po pierwsze, za mało nasycamy ten umysł tym pragnieniem. Po drugie, jeśli jesteś w braku, czyli właśnie w sytuacji takiej, że powiedzmy masz długi i masz coś do spłacenia i po prostu no już musisz to mieć, to nie. Najpierw musisz się uspokoić. Tak samo jeśli chodzi o miłość, tak? Musisz się uspokoić, musisz przejść do takiego poziomu normalności, tak? Musisz wyjść z tego braku. Jeśli nie wyjdziesz z tego braku, możesz płakać, oczywiście, bo stan emocjonalny tutaj nie ma znaczenia, ale musisz wyjść z tego braku, z takiej ogromnej potrzeby. Tutaj się trzeba po prostu ustabilizować, żeby wyjść na taki poziom normalności, żeby móc manifestować. Jesteś w braku, zajmij się sobą. Jesteś po zerwaniu, po prostu zajmij się sobą i skup się wyłącznie na self-concept, chociaż 2 tygodnie. Zawsze tak polecamy, ponieważ ty musisz zrozumieć, że ta osoba nie stoi na piedestale, to ty jesteś na tym piedestale, ty jesteś najważniejszą osobą w twoim życiu i musisz zająć się sobą i spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Także to kolejna sprawa. Ten cały brak to też założenie. Wiesz co? No nie uważam tak. Nie uważam, że cały brak to jest założenie. W każdym razie kolejna sprawa jest taka, że dlaczego jeszcze nie mam swojego pragnienia? Ponieważ mam fatalną dietę mentalną. Mimo że czasami wydaje nam się, że ta dieta mentalna jest okej, jednak jak się jej przyjrzymy, ja miałam tak osobiście, że kiedy stwierdziłam, przeanalizowałam moje myśli, cały czas po prostu mi krążyły te negatywne myśli i dopiero jak zaczęłam naprawdę, zrobiłam sobie taką autentyczną dietę mentalną przez tydzień, i pilnowałam mega, jak miałam wolne od pracy, to wtedy zrozumiałam. Pojechałam w miejsce, gdzie byłam sama i zrozumiałam, że ta dieta mentalna nie była taka jak trzeba, tak? Czyli ja afirmowałam, a za chwilę miałam przeciwstawne myśli. To też jest ogromnie ważne. Czy trzeba coś czuć przy afirmowaniu? Nie. To uczucie przychodzi samo. Tak, afirmujesz i nie musisz... Nie musisz nic czuć. Słuchajcie, najpierw jest myśl, a potem jest uczucie. Także jak afirmacje się zakorzenią w podświadomości, to sami poczujecie. Okej. Co jeszcze? Dlaczego nie mam swojego pragnienia? Dlatego, że patrzę na czas. Jeśli patrzę na czas i cały czas zastanawiam się, ile to jeszcze potrwa, to tak nie działa, słuchajcie. Generalnie skupiamy się na swojej wyobraźni, żyjemy swojej wyobraźni swoim pragnieniem, tak? Że ja już to mam w tej chwili. Jeśli ja na przykład afirmuję z pozycji, że jeśli będę afirmować, to dostanę, to mogę tego nie dostać, ponieważ my mamy afirmować tak, żeby potwierdzać to. Afirmacje są po to, żeby potwierdzać to, że już mamy to, tak? Przypominać sobie, że już to mamy. Żeby sobie to zakorzenić w podświadomości. I jeśli ja afirmuję,
chcąc coś dostać, to tak nie działa. Także na to zwróćcie uwagę. Afirmować ze spokojem, nie patrząc, kiedy to dostanę. Dlaczego ja tego jeszcze nie mam? Nie, afirmuję, żeby potwierdzić, że to już mam. W ten sposób. Jeśli liczę czas, już minął tydzień, już minął dwa, on się nadal nie odzywa, to potwierdzacie, że tego nie macie, tak? I jeśli ja żyję w swojej wyobraźni, bo to jest całe sedno, ja żyję w swojej wyobraźni, wiedząc, że ja już to mam. Dlatego napisałam, dlatego powiedziałam przed chwilą, że brak, że jeśli chodzi o brak, to nie jest założenie. Nie, bo brak, nie mogę dostać jakiegoś pragnienia, jeśli ja żyję w braku, tak? Ja muszę go mieć w swojej wyobraźni i ja muszę czuć, że ja już go mam. To jest najważniejsze. Czyli żyję w swojej wyobraźni. Cały czas przypominam sobie, że przecież ja to dostanę, ja już to mam. Obojętnie, co widzę w rzeczywistości, zawsze sobie przypominam. Nie, nie, ja już to mam. Nie obchodzi mnie, co teraz widzę. Ja już to mam. Także to są najważniejsze punkty, słuchajcie, które ja widzę, które, to są błędy, które najczęściej popełniamy. I zwróćcie na to uwagę. Teraz poczytam, może sobie zerknę na wasze pytania. Najpierw może z tego posta, który dałam wcześniej. Jakiej użyć afirmacji na szybki przypływ pieniędzy? Wiesz co, no to zależy od ciebie, bo to oczywiście też zależy od naszych założeń, ale na przykład może być zawsze, po pierwsze, afirmacja na self-concept, którą polecam zawsze, przy każdym pragnieniu. Ja zawsze dostaję wszystko, czego chcę natychmiast, albo manifestuję moje pragnienia natychmiast, albo moje pragnienia przychodzą do mnie, na przykład w ciągu jednego dnia. Możecie sobie też tak afirmować. I to wtedy bym polecała też do manifestacji pieniędzy. Na szybki przypływ pieniędzy, pieniądze płyną do mnie, na przykład pieniądze płyną do mnie szerokim strumieniem każdego dnia. Ja zawsze dostaję pieniądze wtedy, kiedy potrzebuję natychmiast. Jestem magnesem na pieniądze zawsze. Zawsze dostaję, codziennie dostaję ogromny przypływ gotówki na przykład, albo ogromne przelewy na moje konto. Okej, co tu jeszcze mamy? Najnowszych zrobimy. Czy afirmacje nagrane na dyktafon i odsłuchiwane mają moc równą tym wypowiadanym przy jednoczesnym powtarzaniu w myślach? Tak, oczywiście. Poza tym, słuchajcie, to jest założenie, tak? Jeśli założysz, że będą tak samo działały, to będą tak samo działały. Czy można robić prócz manifestacji ST, ewentualnie przerwać codziennie wyzwanie 10K, na przykład na wygląd lub coś innego? Oczywiście, można robić jednocześnie. Ja na przykład robiłam tak, że 3 razy dziennie po 5 minut powtarzałam sobie afirmację na self-concept. Ja mam 4 i oprócz tego robiłam sobie wyzwanie 10K i na przykład godzinę się na tym skupiałam. Dlaczego jedne manifestacje są szybkie, a inne wcale nie? Od czego to zależy? Od twojego oporu. My postrzegamy, słuchajcie, jedne manifestacje jako bardzo łatwe i nie mamy oporu, bo nam na nich nie zależy, tak? A w momencie, kiedy postrzegamy coś, nadajemy temu duże znaczenie i wydaje nam się, że to jest duża manifestacja i tak bardzo tego chcemy, to wtedy możemy po prostu dostać to później. Także zastanówcie się, jak postrzegamy dane pragnienia. Jeśli jesteśmy w braku albo jeśli patrzymy na czas, to wtedy dodatkowo sobie opóźniamy. Jak manifestować, gdy ma się bardzo duże problemy, stres i brak wsparcia, a to, co manifestuje, nie pojawia się od roku? Ciężko myśleć pozytywnie, jak się ma dramat w życiu. No właśnie mówiłam, przepraszam, cały czas mi się to jakieś przypomnienie włącza. To jest to właśnie, co mówiłam. Musisz się nauczyć nie patrzeć na to, tylko po prostu zmieniać myśl. Ja wiem, że to jest w takich sytuacjach, kiedy 3D pokazuje nam zupełnie coś innego i macie jakieś naprawdę trudne sytuacje, autentycznie musicie zacisnąć zęby i zaprzeczać. To jest nieprawda, to nie jest moja rzeczywistość. I mnie się wiele rzeczy udało w ten sposób, kiedy po prostu zaprzeczałam. Nie, mimo że czujesz tutaj zgrzyt, mimo że naprawdę jest ci ciężko, bo nie wierzysz w to, co powtarzasz, ale uwierzcie mi, że to działa, kiedy powtarzasz, ja to mam i koniec, nie obchodzi mnie, co teraz widzę w 3D. Musicie być tacy bezczelni i naprawdę nachalni wręcz w tym, że wy to dostaniecie, koniec.
Tacy pewni siebie. Włącz się taką pewność siebie. Pracuj w tym momencie nad self-konceptem. Powtarzaj sobie, to jest moja rzeczywistość. Ja tutaj jestem reżyserem. Ja jestem główną postacią mojego życia. To jest moja rzeczywistość. Ja tutaj odgrywam rolę pierwszą, planową i ja rządzę, bo ja tak powiedziałam i ja zawsze dostaję to, czego chcę. Musicie się tego nauczyć. Być takim pewnym siebie, że dostajecie to, co chcecie. Jeśli podwyższycie self-concept, pracujecie nad self-conceptem, to wiecie o tym, że jesteście mistrzem czy mistrzynią manifestacji i dostajecie to, co chcę. To, co widzę w 3D, jest w tym momencie po prostu nieważne. Ja zasługuję na to, żeby dostać to, co chcę. Jestem wystarczająco dobra, aby to dostać. Więc zaciśnij zęby i naprawdę wszystko się zmieni, tylko musisz wyjść z tej pozycji ofiary i uwierzyć w to, że naprawdę wszystko się zmieni. Manifestowałam współpracę we wskazanym dniu. Posypały się propozycje od szemranych firm lub wymagające mojej inwestycji, a mnie to nie o to chodziło. Manifestuj dalej. Być może masz jakieś przekonania, które akurat wyszły. Może masz jakieś przekonania, że spotykasz się z jakimiś oszustami, z oszustwami w swoim życiu. Więc w tym momencie możesz sobie dołożyć afirmację, że ja zawsze spotykam uczciwych ludzi, mam zawsze tylko uczciwe propozycje współpracy i tak dalej. Ale jedź dalej, jak to się mówi, ciśnij dalej i nie poddawaj się. Czasami wychodzą po prostu takie brudy z podświadomości, które chcą cię pokazać, że tego nie dostaniesz. Nie, jedź dalej. Jeśli afirmuję inną wersję SP, ale przychodzi taki dzień, gdzie mało energii i nie chce mi się o tym myśleć, nie myślę ani dobrze, ani nie wkładam emocji, są oceny jego, czy to nie opóźnia manifestacji. Iwonka pyta, nie, jest okej. Okay. Ważne, że pilnujesz diety mentalnej i absolutnie nic nie opóźniasz. Czy afirmowanie da mi uczucie spełnienia? Tak. Że jestem bogata i poczuję się bogata, jak się afirmacje odcisną na podświadomości. Dokładnie. Czy sama mam szukać tego uczucia w sobie? Nie, niczego nie szukaj, to przyjdzie automatycznie. Nie szukaj. Nie szukaj, po prostu manifestuj i pracuj jeszcze dodatkowo nad koncepcją siebie. Co tu jeszcze mamy? Paulinka, spotykam się z moim SP w 3D, manifestuję związek, jednak jeszcze to nie pykło, co dalej robić? Dalej manifestować, dodam, że ignoruję negatywne sytuacje i trzymam dietę mentalną. Tak, jedź dalej z tym koksem i dostaniesz to, czego chcesz. Jeszcze się po prostu nie zakorzeniło i nie zwracaj uwagi na 3D i manifestuj dalej. Jak sobie poradzić z tym, że sekretem jest czucie, a na przykład moim dominującym jest wstyd? Napady negatywnych myśli, aby przeczekać, aby nie narobić szkód w 3D. Jeśli twoim dominującym czuciem jest wstyd, to musisz zastanowić się, jakie masz przekonania. Przeanalizuj sytuację w swoim życiu i napisz sobie swoje przekonania na temat siebie, na temat, nie wiem, czego to dotyczy, czy mężczyzn, czy jakiejś sytuacji w życiu i stwórz tego afirmację. Musisz zmienić po prostu przekonanie oprócz tego właśnie pracuj nad koncepcją siebie. To już czytałam. Ania Bilik. Dlaczego mimo konsekwentnego afirmowania stałych afirmacji na SC od 2 lat nie ma żadnej różnicy w 3D? Wiem, że wszystko robię dobrze, afirmuję dużo, bo lubię i mam czas. Za dnia skupiam się na sobie, spędzam sobie fajnie dzień, nie fiksuję się, a nie mam żadnego ruchu. Moim głównym celem jest zamanifestowanie nowych ludzi w moim życiu, znajomych, przyjaciół, partnera. Zaczynam wszystko od zera, niestety w ogóle nie poznaję nowych osób, jakoś nie ma ku temu okoliczności. Ja czytałam już przedtem twoje pytanie, więc tak, musisz sobie też przeanalizować, jakie masz przekonania. Zadaj sobie pytania, tak jak mówiłam przed chwilą, co myślisz o sobie, co myślisz o mężczyznach, co myślisz o związkach, może wyjdą ci jakieś negatywne przekonania, nad którymi musisz popracować, to po pierwsze. Po drugie, przeanalizuj właśnie ile afirmujesz, ile wizualizujesz, i jak bardzo się na tym skupiasz. Po trzecie, czy nie jesteś w braku, bo jeśli zwracasz uwagę na to, że tego nie masz, to może po prostu cały czas jesteś w braku i dlatego to do ciebie nie przychodzi. I ja bym na twoim miejscu po prostu podeszła do tego w ten sposób, że załóż, że ty już to masz, tak? Jak wszystko manifestuję, już to mam. Nie powtarzaj, że nie masz ruchu i że nie masz przyjaciół czy nie masz mężczyzn. Ty to masz, tak? Ty to masz i koniec. Żyj tym efektem końcowym. Nie zwracaj uwagi na 3D. Ty to masz i koniec. Obojętnie, co widzisz.
Jeśli masz jakiegoś mężczyznę, który ci się podoba, załóż, że ty mu się podobasz, tak? No bo to jest niemożliwe, żebyś mu się nie podobała. Każdemu się podobasz i żyj tym efektem końcowym, żyj tym w 4D, tym, że ty już to masz. Nie zwracaj uwagi, że ty jeszcze tego nie masz. Nie możesz w ten sposób reagować, bo będziesz cały czas po prostu dostawała to samo. Jeśli dajesz tą czemu dajemy energię, to dostajemy. Nie zwracaj na to uwagi. Ty to masz i koń. Zaprzeczaj. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Ja już to mam. Ja mam wspaniały przyjaciół. Ja mam wspaniałego mężczyznę. Ja mam powodzenie u mężczyzn. I koniec. I upieraj się przy tym. Myślę, że wtedy po prostu się to zmieni. Kasia. Afirmuję z głębi serca i spójności ze sobą od dłuższego czasu. Afirmuję z poziomu 5D i uwzględniając biegne afirmacje. Wierzę, że to się zadzieje. Obecnie kryzys. To zależy jaki kryzys, ale często jest tak, że jeśli my zaczynamy pracować zwłaszcza nad koncepcją siebie, to czasami tak jest, oczywiście nie zawsze, że wychodzi takie oczyszczanie podświadomości. Ten brud, który tam się nagromadził po prostu przez lata, wychodzi w różnego rodzaju sposób. Czasami są to różne sytuacje niesprzyjające w 3D. 3D czasami pokazuje nam po prostu przeciwieństwo nagle. Czasami niektórzy się po prostu rozchorują. Czasami ktoś ma bóle głowy. Można mieć jakieś w pewnym momencie jakieś właśnie chwianie nastroju i tak dalej. Nawet wydaje nam się, że dostajemy depresję i ta podświadomość się broni, tak? Podświadomość służy nam do tego, żeby w jakimś sensie nas bronić. I jeśli my nagle tą podświadomość atakujemy czymś zupełnie innym i wkładamy jej tam, po prostu robimy tam jakiś tam remont w niej, tak? To ona się buntuje i hello, o co jest grane? Dlaczego ty mi tutaj robisz jakieś przemeblowanie? A przecież było nam tak dobrze, tak? W tej strefie komfortu, bo jesteś bezpieczna. Ja się czułam bezpieczna w tej strefie komfortu. I w tym momencie ta podświadomość nie chce trzymać w tej strefie komfortu i nie chce pozwolić mi na nic nowego. Podświadomość nie lubi tych nowości, które my jej tam wkładamy i po prostu się buntuje, także musisz to przejść. Manifestuj dalej i nie zwracaj na to uwagi. Okej, okay, to minie. Jest okej okay i manifestuj dalej i dostaniesz to, czego chcesz. Ja też to przechodziłam, słuchajcie. Dlaczego po upływie czasu mam BBL w starej, nieważnej już sprawie, a w nowej istotnej cisza? Bo może dajesz temu energię po prostu. Nie zwracajcie uwagi na BBL. Traktujcie tylko, aha, okej, okay, dobra, fajnie, już coś tam się dzieje. Ja już to mam, także nie dawajcie energii BBL. BBL to są Birth Before Land, to są takie znaki, które dostajemy przed manifestacją. Dlaczego efekty są dokładnie odwrotne? Nad SC pracujesz ponad 1,5 roku, praktykuję wdzięczność. Wszystko się zupełnie sypie. Staram się żyć na końcu, ale to ciężkie. Jak to zmienić? Właśnie to, co mówiłam, co opowiadam tutaj Ani. To też może dotyczyć tego, o co ty pytasz. I co tu jeszcze mamy? Chyba już nie mamy pytań. Ok, to sobie zobaczę jeszcze, słuchajcie, pod live'em. Aktualizacji pytań. Przepraszam, ataki z każdej strony. Ok, dobra, już Wam to odpowiadam. Agnieszka, ja robię 1400 razy dzień, jestem magnesem na pieniądze. Super. Dobra. Gosia, ja w niecałe 4 godziny zrobiłam 10 tysięcy. Naprawdę wytrwała jesteś, podziwiam. Super. Czy transmisja będzie zapisana? Tak będzie zapisana. O ile czegoś źle nie kliknę, słuchajcie, to będzie zapisane, tak. Jeśli chodzi o ogromne manifestacje, na przykład manifestacja 100 milionów. Oczywiście, słuchajcie, możecie wymanifestować wszystko, w cokolwiek jesteście w stanie uwierzyć swoim umysłem logicznym. Także próbujcie, słuchajcie, testujcie, tak? Próbujcie. Oczywiście ja polecam, może to jest moje założenie, ale ja polecam zaczynać od troszeczkę, że tak powiem, mniejszych manifestacji, żeby uwierzyć, tak? Żeby mieć wiarę w prawo. Ale hulaj dusza. Możecie manifestować wszystko i każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne przekonania i założenia, także testujcie, kochani, naprawdę, testujcie, bo wszystko jest możliwe. A, przepraszam, coś mi tu przeskoczyło. Czy bardziej afirmować scenę końcową w związku z SP, czy etapami również jest ok, wychodząc od na przykład odnowienia kontaktu, spotkania, randek? To zależy od ciebie, naprawdę.
Testuj, próbuj. Jeśli, to znaczy nie w sensie, że próbuj co na ciebie działa. Jeśli nie jesteś w stanie uwierzyć, bo umysł logiczny cały czas cię sabotuje w ten efekt końcowy, to manifestuj randkę. Często z klientami właśnie tak robimy, że jeśli naprawdę manifestacja trwa długo i dana osoba jest cały czas w braku i łatwiej jej jest uwierzyć w to, że SP umówi się na randkę, to manifestujemy randkę. Także zależy wszystko od ciebie, zastanów się, w co jesteś bardziej w stanie uwierzyć swoim umysłem logicznym. Mam silny program odrzucenia, jak sobie z tym poradzić. Pracuj na self-concept, przeanalizuj sytuację w swoim życiu i no oczywiście co w ten sposób? Powtarzanie, tak? Afirmacje, ja jestem zawsze wybierana, jestem zawsze chciana, jestem wystarczająco dobra i nie patrz na to, skreśl całą historię, tak? Słuchajcie, najlepiej zrobić sobie rewizję, że można ją zrobić albo wizualizacjami, albo powtarzać afirmacje. Ja zawsze miałam udane związki, ja zawsze byłam chciana, ja zawsze byłam wybierana i pracować nad tym przynajmniej 2 miesiące. Przynajmniej 2 miesiące zrobić sobie właśnie taką rewizję i zaprzeczać. To mnie nigdy nie spotkało. Jeśli pomyślicie o sytuacji takiej właśnie, że kiedy zostaliście odrzuceni, nie, nieprawda, to mnie nigdy nie spotkało, to się nigdy nie wydarzyło i to działa świetnie, słuchajcie, naprawdę, bo ja miałam taką sytuację i właśnie podziałały się cuda w ten sposób. Co tu mamy dalej? Czy to prawda, że jak brakuje nam na rachunki, osoba afirmuje bycie bogatym, czy taka afirmacja ma sens? Też zależy od ciebie. W takim momencie najlepiej według mnie robić właśnie to w krokach, czyli afirmować sobie na przykład, że mam zapłacone rachunki, nie muszę się martwić. A jeśli chodzi o afirmację na bogactwo, też ok, ale oprócz tego afirmuj sobie self-concept, że ja zawsze dostaję to, czego chcę i właśnie szybko. Ja jestem mistrzynią manifestacji, ja zawsze mam na rachunki, o nic nie muszę się martwić, moje życie jest doskonałe. Słuchajcie, afirmacja, taka kołderka, moje życie jest doskonałe, jest naprawdę, ona zawiera wszystko tak naprawdę, tak? Bo wasza podświadomość was zna, to wasza podświadomość jesteście wy. Nasza podświadomość, moja podświadomość wie, co ja lubię, co ja uważam za, co się kryje według mnie za pojęciem doskonałe życie. Więc naprawdę, przepraszam, bo mi to wyskoczyło, kilka afirmacji w tym momencie, ale oprócz tego możesz powtarzać, że jesteś bogata i możesz czuć autentycznie w tym momencie zgrzyt, w tym momencie możesz czuć się, o co ja sobie opowiadam, na początku zawsze nie wierzymy w te afirmacje i wydaje nam się, że to oszukujemy siebie, ale absolutnie się tym nie przejmuj. Po prostu manifestuj i przepraszam, ale coś mi tutaj zniknęło. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to proszę piszcie. Nie wiem, czy widzę wszystkie, bo tutaj widzę jedne komentarze, a tutaj ich nie widzę. Jak manifestować, gdy ma się bardzo duże problemy, stres i brak wsparcia, a to, co manifestuje, nie pojawia się od roku. Ciężko myśleć pozytywnie. Jak się ma... Aha, to już czytałam. Kochani, mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie wasze pytania, bo to mi cały czas znika. Także jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to prosimy, napiszcie pod postem, postaramy się odpowiedzieć. Ja już muszę kończyć na dzisiaj. Także następny live postaramy się zrobić wkrótce. Basia was serdecznie pozdrawia. Ja was serdecznie pozdrawiam i wierzcie w siebie i żyjcie naprawdę efektem końcowym. Jeśli ktoś jeszcze chce dołączyć do naszego wyzwania, to może nam napisać wiadomość. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanych manifestacji. Pozdrawiam, cześć.